Only mode. Witam Państwa na kolejnym webinarium. Nazywam się Marek Augustyniak, jestem kierownikiem prac badawczo-rozwojowych w firmie Desart. Prowadzę również prace związane z elektromagnetyzmem. I dzisiaj tematem mojego webinarium jest nowy program, który wszedł niedawno w skład pakietu HyperWorks. Gdyby wystąpiły problemy, czy to z dźwiękiem, czy to z obrazem, będę starał się na bieżąco monitorować czat. Proszę dać znać, gdybym nie był słyszalny. To webinarium będzie, tak jak poprzednie, dostępne również na portalu YouTube. Zapraszam do jego ponownego odsłuchania. A więc webinarium poświęcone programowi Flux. Jakiś czas temu w skład pakietu wszedł program FECO. Zapoczątkował on rozwój pakietu HyperWorks w kierunku obliczeń elektromagnetycznych, szeroko pojętych. FECO służy do obliczeń elektromagnetycznych wysokoczęstotliwościowych, a więc do telekomunikacji, do niektórych zagadnień medycznych. Natomiast Flux obejmuje częstotliwości, które można określić jako niskie. Pytanie, jak te częstotliwości rozróżnić? Otóż mówiąc częstotliwości niskie, mam na myśli zawarte pomiędzy 0 Hz, czyli statyką, a 50, 100, 1000 Hz. Tym, co różnicuje te dwa zakresy, są zjawiska falowe. Zjawiska, które występują przy każdej częstotliwości pulsującego pola magnetycznego czy elektrycznego. Natomiast przy relatywnie niskich częstotliwościach, tak jak mówię, do 1000 Hz, nawet 100 000 Hz, te efekty są pomijalne. Natomiast częstotliwości wysokie to megaherce wzwyż, a więc gigaherce, teraherce, te, które są używane w przekazie informacji za pośrednictwem anten. Także chodzi tutaj o rozmaite systemy filtrowania, ekranowania. Jest jeszcze program, który dopiero wchodzi w skład pakietu, WinProp, dosyć specjalistyczny. O nim nie będę dziś mówił. Należy spodziewać się, że ten zestaw będzie w przyszłości dalej poszerzany. Po co nam symulacje elektromagnetyczne? Przede wszystkim chodzi o przekaz informacji, a więc telekomunikacja, wysokiej częstotliwości, ale również chodzi o konwersję energii. I tutaj główną rolę gra niska częstotliwość, a przede wszystkim konwersja energii elektromagnetycznej na mechaniczną i odwrotnie, tak jak w silnikach i prądnicach, jak również konwersja elektryczna występująca w transformatorach. Niemniej przy niskich częstotliwościach również występuje kwestia odbioru i analizy informacji w rozmaitych czujnikach. Prawa Maxwella są bazą fizyczną wszystkich zastosowań fluxa. Mamy tutaj postać różniczkową, mamy postać całkową, nieco bardziej może przyswajalną, a więc cztery prawa Maxwella, które można stosować, które występują w technice w różnych zestawieniach. Pełna postać praw Maxwella to fale elektromagnetyczne, natomiast można zacząć od pojedynczego prawa. Ono, na przykład prawo Ampera jako takie, ma już zastosowanie techniczne. Elektrostatyka to między innymi zagadnienia związane z liniami wysokiego napięcia. Prąd stały. Tu pojawiają się efekty cieplne oraz pole magnetyczne. Prąd zmienny, gdy dochodzi prawo Faradeya, elektrostatyka i magnetostatyka są zwykle pomijalne, natomiast niezwykle istotne stają się efekty indukcyjne, korzystne, jak również prądy wirowe, które zwykle staramy się ograniczać. I wreszcie propagacja fali, a więc FECO, zupełnie odmienna fizyka, o której dziś nie będę mówił. Teraz 8 do 10 slajdów prezentujących
przykłady, obrazy, mapy konturowe poszczególnych dziedzin, w których Flux jest stosowalny. Po pierwsze, konwersja mechaniczno-elektromagnetyczna, a więc silniki elektryczne i generatory, czyli prądnice. Mamy przykłady zastosowań wszystkich typów silników. Są to obliczenia zwalidowane, precyzyjne. Można stosować modele dwuwymiarowe, nieco prostsze, trójwymiarowe, jak i też sektorowe. Są gotowe schematy, templates do szybkiego projektowania silników, a więc projektant, inżynier jest w taki łagodny sposób wprowadzany w temat. Mamy do dyspozycji sprzężenia, m.in. systemem sterowania, jak też możliwość optymalizacji konstrukcji, rzecz niezwykle cenna dla projektantów. Kolejne zastosowania, duża rodzina zastosowań to transformatory. Tutaj wchodzi również w grę zaawansowana elektrostatyka, na przykład wtedy, gdy analizowane jest ryzyko przebić elektrycznych. Mamy tutaj możliwość we Fluxie analizy wszystkich typów transformatorów, zarówno w skali mikro, jak i w skali makro, tych na megawaty. Możemy symulować typowe testy, którymi zainteresowany jest każdy projektant i eksploatator takich urządzeń. W szczególności możemy precyzyjnie oszacować straty, jakie występują, czy to na efekty Joule'a, czy to na efekty magnetostrykcyjne. Kolejna rodzina zastosowań to są zastosowania do analizy czujników. Jeżeli maszyny elektryczne przyrównać do rodziny ssaków, tak czujniki można żartobliwie przyrównać do owadów, to jest Jest to dziedzina bardzo różnorodna. Tutaj bardzo ważną rolę odgrywają tak zwane MEMF, czyli mikroelektromagnetic, magnetyczne czujniki. Tutaj wszystkie rodzaje efektów, zarówno elektrycznych, magnetycznych, mechanicznych, jak i akustycznych, wchodzą w grę i tego typu zagadnienia Flux potrafi liczyć w sposób wiarygodny. Kolejne zagadnienia dotyczą elektromechaniki siłowej, a więc siłowniki liniowe do różnych zastosowań, wyłączniki, przekaźniki, zawory elektromagnetyczne, jak również głośniki, chociaż głośniki zwykle nie kojarzą się z tego typu konwersją energii. Również tutaj możemy we Fluxie zastosować integrację na poziomie systemu, a więc sprzęgnąć pojedynczy model trójwymiarowy z modelem trójwymiarowym, z modelem jednowymiarowym. Kolejna dziedzina znana z artykułów gospodarstwa domowego, w szczególności będą to słuchawki czy telefony ładowane bezprzewodowo. Tutaj program na bazie elementów skończonych potrafi obliczać typowe parametry elektrotechniczne, takie jak impedancja, czy indukcyjność wzajemna, straty prądu, moc, którą można naładować urządzenie, czy szybkość ładowania, jak również pole wypromieniowane, czyli w tym wypadku pole stracone. Natomiast szczegółowe obliczenia tego typu można wykonać w programie komplementarnym, czyli w FECO. Kolejna dziedzina, w której operuje się dużymi mocami, konwersja energii elektrycznej na energię cieplną. Tym razem efekt prądów wirowych jest efektem pożądanym, jest efektem pierwotnym. I tutaj Flux bardzo dobrze sprawdza się, obliczając równolegle, czy mając solwery zintegrowane do analizy elektromagnetycznej i analizy termicznej. Rozmaite procesy technologiczne można symulować. Jest to niezwykle przydatne. Również AGD, o którym już wspominałem, czyli kuchenki indukcyjne. Można uwzględniać obwód elektryczny, czyli sprzężenie z obwodem, a także efekty mechaniczne. Czyli Flux jest takim programem, można to określić jako program multiphysics, łączący wiele dziedzin. Kolejna dziedzina. Tutaj magnetyzmu praktycznie się nie rozważa, natomiast bardzo ważne są efekty elektrostatyczne, elektrodynamiczne. Straty Joule'a, wzrost temperatury poszczególnych przewodów, naprężenie elektryczne, czyli efekty
elektryczno-mechaniczne i znów pole wypromieniowane. Następnie izolacja wysokich napięć. Tutaj w grę wchodzą wszelkiego rodzaju izolatory ceramiczne, rozkład pól i potencjałów elektrycznych. Tutaj podobnie jak w pozostałych zastosowaniach możemy wprowadzić nieliniowe własności materiałów, czy to zależność przewodnictwa elektrycznego od pola elektrycznego, czy to zależność indukcji magnetycznej od natężenia pola elektrycznego, straty dielektryczne. I tutaj podobnie jak w transformatorach, ponieważ te dziedziny są częściowo pokrewne, ważne jest, aby zapobiec ryzyku przebicia, przepięcia, czyli nadmiernego wzrostu napięcia, wyładowań niepożądanych. No jak również chodzi o to, żeby zmniejszyć masę konstrukcji, oszczędzić materiał bez utraty właściwości izolacyjnych. I wreszcie temat bardzo ważny, który jest przewidywany przez normy europejskie. Temat kompatybilności elektromagnetycznej. Wiele urządzeń, jeżeli nie wszystkie urządzenia elektryczne, które pojawiają się na rynku, muszą otrzymać certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej. To działa w obie strony, to znaczy takie urządzenie nie może emitować pól i fal elektromagnetycznych większych niż dopuszczalne, jak również nie może ulegać zakłóceniom, a więc musi być ekranowany również od zakłóceń zewnętrznych. To jest niezwykle istotne w przypadku zagadnień militarnych, telekomunikacyjnych, ale również jest tutaj kwestia wpływu urządzeń elektromagnetycznych na zdrowie człowieka. Tutaj przykład klasyczny z koncernu PSA, kiedy we fluksie pole policzona została impedancja karoserii i pole magnetyczne wyemitowane przez kable. Można również podłączać modele fizyczne trójwymiarowe do obwodów zewnętrznych. To jest bardzo ważna cecha fluksa. I wreszcie dziedzina, w której nie spodziewalibyśmy się zastosowań metod elementów skończonych elektromagnetycznej, a mianowicie okrętownictwo. Okazuje się, że zwłaszcza w zastosowaniach militarnych ważną rolę gra wykrywanie obiektów, wykrywanie jednostek, między innymi na podstawie ich sygnatury magnetycznej. Tutaj nie mówię o sygnaturze radarowej, ale o statycznej sygnaturze magnetycznej, czyli polu magnetycznym, które otacza okręt, który z różnych technologicznych powodów został wstępnie podmagnesowany. I tutaj można opracować urządzenia, podobne urządzenie mamy, o ile wiem, w stoczni marynarki wojennej, opracować urządzenia demagnetyzujące. Co więcej, pojawia się tu zagadnienie elektrochemiczne, a więc ograniczanie prądów korozyjnych i projektowanie ochrony katodowej. Wszystko to jest ujęte w programie Flux. I teraz, jeśli chodzi o cechy interfejsu, myślę, że najlepiej będzie, jeżeli pokażę je najpierw na przykładzie, jak ten program działa. Następnie jeszcze podsumuję to, co wydaje mi się najważniejsze. Sprawdzę jeszcze, czy nie ma problemów technicznych. Wydaje mi się, że jestem dobrze słyszalny i widziany, nie miałem żadnych sygnałów. A więc przykład pierwszy to jest przykład analizy trójwymiarowej. Pierwszym rodzajem symulacji, od której zwykle się zaczyna, jest magnetostatyka. Taka jak w tym przykładzie. Flux potrafi liczyć obwody elektryczne, ale istnieją inne programy stworzone do tego. Natomiast rolą Fluxa jest właśnie sprzęganie magnetyzmu z elektrycznością. Do efektów ruchu czy prądów zmiennych przejdę trochę dalej. Tutaj pokażę tylko podstawowe możliwości obróbki wyników. Więc ten model prezentuje elektromagnes jarzmowy umieszczony nad szyną kolejową. Pełni rolę takiego elementarnego modułu hamulca prądowo-wirowego. To jest ważny element szybkich pociągów. Geometria znajduje się w przestrzeni powietrznej. Pokazuję ją następnie, schowam ją z widoku. Na jarzmie są widoczne w taki, zbudowane są w wygodny sposób dwie cewki. Nie ma konieczności nanoszenia na nie siatki. Są nawinięte tak, aby generowane przez nie strumienie się dodawały, nie znosiły. No i możemy te cewki obejrzeć, ich charakterystyki zarówno geometryczne, jak i charakterystyki elektryczne. Przygotowałem już wstępnie wyniki analizy magnetostatycznej
Obliczenia tego typu trwają zależnie od wielkości modelu, od kilku minut do kilku godzin. Po pierwsze ujawniam wektory natężenia pola w amperach na metr wewnątrz jarzma, czyli wewnątrz rdzenia elektromagnesu i widoczne jest ich spodziewane zagęszczenie w węższym przekroju. Można modulować gęstość wyświetlania tych wektorów. Po drugie mamy dostęp, łatwy dostęp do rozkładu indukcji magnetycznej wewnątrz szyny. Zaraz to pokażę. W tym wypadku mamy łatwy dostęp do każdego punktu, czy to szyny, czy jarzma. Widać, że cała szyna stała się niejako elektromagnesem, ulegając nasyceniu. To wynika ze znacznych prądów idących w dziesiątki tysięcy amperozwojów, które zostały tutaj nałożone. Nasycenie, o którym wspominam, bierze się z nieliniowego charakteru własności magnetycznych, no czyli z przebiegu funkcji B od H. Można ją wybrać z dużej biblioteki gotowych danych lub wprowadzić dane własne. Mechanikom można zaproponować analogię do krzywej plastyczności. Materiał magnetyczny, podobnie jak materiał mechaniczny, wykazuje zakres liniowy, a potem wchodzi w nasycenie. Elektronika zainteresuje nie tylko krzywa magnesowania, ale także lokalna, efektywna przenikalność magnetyczna. Zaraz ją pokażę. Widać, że jest ona wysoka w miejscach słabo magnesowanych, tu na granicach modelu, i niska w miejscach najsilniej magnesowanych. To może wpływać na przykład na działanie czujników przyszynowych. Niekiedy obraz pełen daje dopiero animacja. Tu animowany jest rozkład przenikalności magnetycznej funkcji prądu na cewkach. To jest ten sam wynik ukazany w czasie coraz silniejszego magnesowania. Chciałbym pokazać jeszcze jeden przykład. Tym razem będzie to przykład sprzężenia z mechaniką. To jest silnik komutatorowy, jeden z najprostszych silników. Flux jest dedykowany takim zagadnieniom. Standardem jest właśnie sprzęganie mechaniki z magnetyzmem i z elektrycznością, niekoniecznie oczywiste w programach starszej generacji. Więc tym razem geometria jest wykonana dwuwymiarowo, chociaż można to zrobić w trzech wymiarach bez większego problemu. Składa się z wirnika, to są cewki, składa się z wirnika, stojana, powietrza i zestawu czterech cewek, które w tym wypadku są modelowane jako pary prostokątnych przekrojów. Wirnik wyróżnia się możliwością ruchu, co uzyskuje się przez ustawienie tak zwanego mechanical set. Tutaj widać, że ten wirnik może się obracać wokół punktu 0,0, wokół osi obrotu Z. Stojan i powietrze są natomiast nieruchome. W modelu użyte są liniowe własności materiałowe, tym razem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by oddać, podobnie jak w poprzednim przykładzie, efekty nasycenia. Także efekty mechaniczno, efekty elektryczno-cieplne, efekt Joule'a. Obwód elektryczny składa się z dwóch podobwodów. Zaraz ten obwód ukażę. Podobwody oddziałują na siebie za pośrednictwem pola magnetycznego i to pole magnetyczne jest obliczane w modelu MES, w modelu trójwymiarowym. Tak więc te obwody tylko pozornie są rozłączne. Obwody mogą być oczywiście znacznie bardziej złożone, liczyć setki czy tysiące elementów, włącznie z elementami półprzewodnikowymi i gotowymi rozwiązaniami typu, powiedzmy, silnik klatkowy. I wreszcie animacja, ona na początku przynajmniej najwięcej mówi o tym, jak przebiega rozruch silnika. Animacja ruchu najpierw bez żadnych dodatkowych parametrów, potem z nałożonymi wektorami indukcji magnetycznej. Widać, że silnik zachowuje się prawidłowo, nie ma żadnych oscylacji, rozpędza się do pożądanej prędkości.
Więc jeśli chodzi o cechy tego produktu, to jest narzędzie nowej generacji, narzędzie przyjazne użytkownikowi. Wszystko lub prawie wszystko jest zawarte w pojedynczym interfejsie użytkownika. Jednocześnie można sprzęgać programy zewnętrzne. Taka jest też polityka czy strategia producenta, dewelopera, firmy Alter, która stara się w możliwie gładki sposób, płynny sposób łączyć różne narzędzia. Mamy, tak jak powiedziałem, możliwość tworzenia modeli dwuwymiarowych, trójwymiarowych oraz takich modeli pomiędzy, sektorowych, których pojedynczy wycinek, na przykład 30 stopni, taka miara kątowa, taki wycinek kątowy silnika jest modelowany, reprezentując całe urządzenie. I mamy we Fluxie zaimplementowaną bogatą fizykę, której na szczęście nie trzeba definiować ręcznie. Tutaj nie spotkamy się, jeżeli nie chcemy, to nie musimy spotykać się z prawami Ampera, nie musimy nic całkować, różniczkować. Jedynym wyjątkiem jest działanie fal elektromagnetycznych, które możemy symulować w FECO. Jeśli chodzi o symulacje elektromagnetyczne, najczęściej prowadzone w częstotliwości sieciowej 50 Hz, to tutaj osoba, która wykonywała już symulacje mechaniczne, znajdzie niewiele analogii. To będzie rzecz nowa. Natomiast osoba, która wykonywała mechanikę płynów, znajdzie kilka porównań zaskakujących. Po pierwsze, niezbędna jest przestrzeń powietrza. Każde urządzenie elektromagnetyczne musi znajdować się w powietrzu, czy też w próżni. W każdym razie ten obszar trzeba odwzorować. Następnie ważne jest, aby pojawiła się warstwa prześcienna, przy czym tutaj warstwa prześcienna musi znajdować się w materiale. Nie tak jak w mechanice płynów, gdzie jest ona częścią płynu. Przepływ strumienia. Strumień indukcji zachowuje się w dużej mierze tak jak przepływ płynu. Podobnie jak w CFD możemy wykonywać obliczenia ustalone, najczęściej harmoniczne lub nieustalone. Ruch może generować przepływ, czyli dla przykładu przesuwanie elektromagnesu nad szyną czy też nad blachą ferromagnetyczną indukuje pole wewnątrz tego obiektu. No i wreszcie indukcja wzajemna cewek, to jest bardzo często stosowane w elektrotechnice, zachowuje się trochę tak jak wymiennik ciepła. W programie definiuje się geometrię albo od podstaw za pomocą szkicownika i designera 3D. Można tą geometrię poprawiać, można ją parametryzować, jak również mamy do dyspozycji opcję importu czy eksportu geometrii CAD, przy czym na dzień dzisiejszy jest to albo-albo. A więc musimy się zdecydować, czy szkicujemy geometrię sami i do samego końca ją generujemy w ten sposób, czy też opieramy się na geometrii pozyskanej z HyperMesha czy z programów CAD-owskich, CATIA, NX czy Solid Edge. Generator siatki, bardzo ważna część programu. Tutaj możemy posłużyć się albo generatorem zawartym w tym programie, albo też możemy importować siatki z HyperMesha według przyzwyczajenia użytkownika. Co bardzo ważne, taka siatka się samoadaptuje podczas obliczeń. W szczególności widać to wtedy, kiedy mamy ruch względny. Na przykład jest wirnik i stojan. Powietrze pomiędzy nimi musi być ponownie dyskretyzowane za każdym krokiem czasowym. I Flux to wykonuje bez problemów. Mamy tutaj zaawansowane zjawiska fizyczne. Szczególnie mile zaskoczony byłem modelowaniem histerezy, które z teoretycznego punktu widzenia jest bardzo trudne. Niewiele programów może się pochwalić odwzorowaniem pętli histerezy, zarówno tej dużej, jak i małymi pętlami histerezy. Poza tym mamy straty związane z efektem naskórkowym. Mamy bardzo dobrze rozwiązany efekt indukcji w cewkach, rzecz wcale nieoczywista. Mamy symetrię sektorową, o której już mówiłem. Szybki, wydajny solver to jest kolejna zaleta Fluxa z wbudowaną parametryzacją i ta parametryzacja jest między innymi geometryczna. Polega to na tym, że jeśli zdecydujemy się na określenie niektórych z tych wymiarów przez parametry,
możemy wykonać serię obliczeń w bardzo prosty sposób, analizując, co się stanie, jeśli na przykład ten ząb statora będzie dłuższy, krótszy, czy zmieni swój kształt. I wreszcie postproces. Tutaj nie ma, myślę, zaskoczeń, jeżeli ktoś operował już jakąkolwiek symulacją numeryczną metodą elementów skończonych czy CFD. Nie zdziwi się, że mamy do dyspozycji mapy konturowe, izolinie, wektory, wykresy w czasie, wykresy w przestrzeni, jak również wielkości skalarne, w tym wielkości energetyczne, straty energii, siły, momenty czy temperatury, ich wzrost w czasie. I na koniec dwa czy trzy przykłady sprzężeń. To są zagadnienia nieco bardziej zaawansowane. Pierwsze sprzężenie to połączenie programu Flux i programu HyperStudy. Chodzi tutaj o zmniejszenie rozmiarów magnesów trwałych, czyli mniejszy koszt, zwłaszcza jeżeli są to magnesy zaawansowane, neodymowe. Jest to dosyć droga część silnika. Chodzi o mniejszy koszt, jednocześnie o utrzymanie pierwotnych osiągów, zwłaszcza utrzymanie tej samej stabilności, jak również maksymalnego momentu obrotowego. Kolejny przykład to jest przykład sprzężenia programu Flux z Opti z traktem, z jego możliwościami analizy wibracyjnej, analizy modalnej, jak analizy akustycznej. Tutaj eksportujemy z Fluxa siły magnetyczne, siły Maxwella, analizując hałas. I wreszcie no jest to obecnie rozwijane, w najbliższej edycji powinno się już pojawić, połączenie zagadnień magnetyczno-termicznych z mechaniką płynów. W tym wypadku z programem AcuSolve, dostępnym również w pakiecie HyperWorks. To jest wyjście naprzeciw potrzebom inżynierów, licznych inżynierów, którzy projektując swoje urządzenia, swoje silniki, no mają duży problem z chłodzeniem. Duży problem z chłodzeniem, zwłaszcza urządzeń dużej mocy. I podsumowując, Flux to jest szeroki zakres zastosowań. Silniki, generatory to jest najbardziej masowa produkcja, transformatory, duży rynek, czujniki to są zagadnienia no, zaawansowanej technologii, ale też rozmaite zastosowania techniczne, takie jak nagrzewanie indukcyjne, projektowanie kabli przewodów, projektowanie systemów ekranowania, systemy busbarów, czyli prądowych szyn zbiorczych. I wiele innych zastosowań. Program jest na rynku od lat już bardzo wielu, rozwijany do tej pory przez francuską firmę Cedrat. W tej chwili całkowicie przeszedł on pod markę Alter. Widać, że został on z powodzeniem użyty przez no, znaczne tych dużych graczy na rynku, a więc referencji jest dość. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do wejścia po pierwsze na stronę Alter Hyperworks, jak również jeszcze raz można, za kilka dni będzie, wkrótce będzie można jeszcze raz to webinarium obejrzeć na stronie, na portalu YouTube. Zachęcam też do kontaktu ze mną, Marek Augustyniak, maugustyniak@desart.com.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze przez kilka minut będę obecny, czekając na ewentualne pytania.